Dobry wieczór, witam serdecznie. Jak zwykle pozwólcie, że się poudostępniam. Jedną sekundę. Coś mi się zaczęło wybierać. O Jezu, zaczynam dzwonić. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dajcie mi sekundę na to, żebym udostępniła live'a na profilu prywatnym. O, cztery osoby już. Dobry wieczór. Pozwólcie, że się udostępniam. Dobry wieczór. Jeszcze sekundę, dobrze? Pewnie na grupie dziewczyny jesteście, co? Dobra, jestem już na fanpage'u, muszę się znaleźć, gdzie ja tu jestem. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam serdecznie. Dziewczyny, muszę się znaleźć. Ewo, jeżeli mnie słyszysz, to przepraszam, ale niechcący nacisnęłam na wybieranie numerów zamiast na Facebooka. Także przepraszam Cię, bo pewnie jesteś ze mną na live'ie. Przepraszam Cię, Ewo. Dziewczyny, sekundka. Nie widzę się po prostu na swoim profilu, na fanpage'u się nie widzę z opcją udostępnij. Wioleta, dobry wieczór. Ewo, dobry wieczór. Aniu, dobry wieczór. Cieszę się dziewczyny, że ze mną jesteście, ale ja się muszę jeszcze udostępnić na prywatnym. Widzę się na grupie. Zawsze mam kłopot, żeby się znaleźć. O, wreszcie mam. Dobra, udostępnij. Dziewczyny, proszę Was o cierpliwość. Dobra. 16. I to będzie temat finanse. Dobry wieczór. O, co już Was tak się sporo zebrało? Jak miło. Ja dzisiaj z lekkim opóźnieniem, bo musiałam restartować komputer. Robię porządki i nie chciała mi się kamera odpalić. Dobra. Mam nadzieję, że jak będzie na profilu prywatnym, to od razu Was tutaj będzie więcej. Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Jest 20.03. Lubię zacząć na czas, więc nie ociągajmy się. Live numer 16, finanse w życiu kobiety, to jest temat dzisiejszego naszego spotkania i chciałabym, żeby ono przebiegało pod taką intencją według cytatu Lee Child, a mianowicie spodziewaj się najlepszego, a przygotuj się na najgorsze. Dziewczyny, finanse to jest temat, który bardzo często jest poruszany na moich konsultacjach i bynajmniej rzadko kiedy to klientki przynoszą ten temat. On po prostu wyłazi gdzieś spod kołdry i krzyczy, woła, spójrz na mnie, zajmij się mną. Jako coach uważam, że praca z finansami w coachingu nie działa, ponieważ bardzo często zauważam, że brakuje nam wiedzy finansowej, a szczególnie nam kobietom, i dzisiaj wszystkie trochę dostaniemy pstryczka w nos. To będzie spotkanie, w którym pokażę Wam
Myślę, że trochę zaskakujące dla Was oblicze finansów, bo skupimy się na takim obszarze, którego nigdy dotąd nie omawiałam. Poza szkoleniami, które prowadziłam na etapie mojej, nazwijmy to, kariery zawodowej. I właśnie od tego zacznę, bo chciałabym na początku wyjaśnić, dlaczego ja, jako coach skrajnej skuteczności, poruszam temat finansów. Tak jak już zaznaczyłam, w temacie skrajnej skuteczności, jeżeli obserwujecie mnie, wiecie, miałyście możliwość obejrzenia nagrań czterech wideo poziomu pierwszego skrajnej skuteczności. Często też na live'ach o tym mówię, piszę w postach na profilu prywatnym. Zajmujemy się trzema stanami skupienia: stanem ciała, stanem ducha i stanem konta. I finanse są wpisane w stan konta, wybierz, wymaluj. Są bardzo ważną częścią naszego życia. Rzadko kiedy poświęcamy temu tematowi należytą uwagę. Poza oczywiście naszym rozwojem duchowym, pracą z obfitością, z obfitością finansową, tak, z obfitością finansową. Ale dzisiaj będzie konkretnie, nie będą to takie pierdu o finanse, tylko będzie grubo. Będę chciała z Wami mieć, cześć Olu, będę chciała z Wami mieć większą interakcję, więc mam nadzieję, że internet nadąży. I teraz wrócę do tego wątku, dlaczego ja. Większość mojego życia zawodowego była związana z obszarem nieruchomości i siłą rzeczy z finansowaniem tych nieruchomości i siłą rzeczy z kredytami hipotecznymi. Jeżeli mnie już trochę znacie, to wiecie, że moją specjalizacją jest rynek deweloperski, rynek pierwotny. W tym obszarze czuję się jak ryba w wodzie. To jest zarówno taki duży obszar moich zainteresowań, ale również duży obszar moich problemów. Dzisiaj nie będę o tym mówiła, bo to nie jest temat na to spotkanie, ale tematem finansów i tematem, na którym się dzisiaj skupimy, a mianowicie dziedziczeniem, spadkobraniem i tyle, to będzie główny obszar dzisiejszego naszego spotkania. Zajmuję się dlatego, że po pierwsze mam licencjat z prawa, co może Was zaskoczyć. Lubiłam poruszać się w ustawach. To mi również pomogło skończyć studia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i dość sprawnie poruszać się w obszarze prawa i ustaw oraz rozporządzeń. No i ostatecznie, kiedy byłam doradcą hipotecznym, a ten epizod trwał ponad 7 lat, myślę, że nawet więcej, to siłą rzeczy potrzebowałam mieć również uprawnienia ubezpieczeniowe i głównie były to ubezpieczenia na życie, bo jak wiecie, ludzie zaciągający, znaczy kupujący mieszkanie, zaciągający kredyt, często mieli również i mają do dziś, to jest taka kompatybilna oferta, komplementarna usługa, to jest ubezpieczenie na życie, na wypadek, znaczy jako zabezpieczenie kredytu, na wypadek utraty życia przez jednego z kredytobiorców. Natomiast już jak dotknęłam tematu coachingu, nie moje wibracje, mamona nie wchodzi. Okej. Jeśli chodzi o temat coachingu, to po prostu moim zdaniem brakuje nam wystarczającej wiedzy, żeby po prostu coachować taki temat, dlatego on rzadko jest po prostu przynoszony na sesję, natomiast wypływa. I teraz dziewczyny, jeśli chodzi o finanse, no mam nadzieję, że każda z Was prowadzi budżet domowy i ma policzoną wartość swojego majątku, aktywów, wszystkich środków, którymi dysponuje i proporcjonalnie do tego ma policzone zobowiązania. I oczywiście mam nadzieję, że każda z Was również znalazła sposób, żeby tą różnicę wyrównać na wypadek właśnie takich okoliczności życiowych, jaką jest głównie utrata życia przez
osoby będące w Waszym gospodarstwie domowym, dorosłe i przynoszące dochody, czyli najczęściej mamy do czynienia z Waszym partnerem życiowym, mężem albo po prostu osobą, z którą żyjecie. I nie będę dużo dzisiaj mówiła o budżecie domowym. Chcę Was zaprosić do tego, żeby edukować się również w tym obszarze. Bardzo jest dużo dostępnej wiedzy bezpłatnej, bardzo merytorycznej, konkretnej, chociażby w postaci podcastów czy filmów na YouTubie. Warto sobie tam zaglądnąć i się z tego obszaru doedukować. Kiedyś na live mówiłam Wam również o czerwonej teczce. Któraś z Was zapytała, co to znaczy czerwona teczka. To jest taki kolejny ważny punkt, żeby w temacie finansów i zabezpieczeń Waszej sytuacji finansowej, materialnej, pojawiła się czerwona teczka w Waszym gospodarstwie domowym, czyli teczka z ważnymi dokumentami, zawierająca akty własności, polisy, wszelkie inwestycje, czyli takie podstawy i najważniejsze dokumenty, że gdyby się waliło i paliło, to taką teczkę łapiemy i opuszczamy miejsce zagrożenia, załóżmy, żeby tak do tego podejść, czyli to, co jest absolutnie najważniejsze i co jednocześnie byłoby trudne do odtworzenia. Czerwona teczka. Na stan konta również składają się wszelkie zabezpieczenia i na tym trzecim punkcie się najbardziej skupimy. I tutaj będą takie tematy jak testament, dziedziczenie ustawowe, polisy i zabezpieczenie środków na okoliczność utraty źródła dochodu na 6 miesięcy, na 12, czy wręcz zabezpieczenie emerytalne. I to są rzeczy, przez które dzisiaj miałam w planach przejść bardzo pobieżnie i teraz przejdziemy do konkretów. Mimo że mam takie, a nie inne doświadczenie zawodowe, to chcę, żeby dzisiejsze spotkanie, żebyście potraktowały jako taki temat, który dopiero zostanie otwarty i który zakończy się tym, że Wy zostaniecie z pytaniami ważnymi w odniesieniu do Waszej sytuacji materialnej i chciałabym, żebyście przyjęły sobie za cel, aby dość szybko, w krótkim czasie, najlepiej tygodnia, jeżeli jest to możliwe, a jeżeli jesteście na feriach i zamierzacie wypoczywać, to do końca lutego, żebyście zajęły się tym tematem i go w stosunku do Waszej indywidualnej sytuacji rozwiązały. A temat jest dość złożony i omówię go na przykładzie sześciu przypadków, dokładnie sześciu case'ów. Powiem Wam, co się dzieje i trochę Was popytam na okoliczność zmiany sytuacji materialnej w wyniku utraty życia przez jednego z członków no danego przykładu, no to jeszcze będę do tego wracała, więc będę mówiła na konkretach. Dlaczego chcę, żeby ten temat został tylko otwarty i żebyście Wy dzisiaj jakby nie dostały konkretnych rozwiązań, ponieważ pomimo tego mojego doświadczenia nie czuję się na tyle ekspertem w tym obszarze, żeby dać Wam odpowiedzi na wszystkie pytania w każdym kontekście, bo jest bardzo dużo wyłączeń i wyjątków. Zawsze należy rozpatrywać to w kontekście Waszej konkretnej sytuacji. No i ostatecznie nie zamierzam zabierać pracy prawnikom zajmującym się sprawami spadkowymi i doradcom sukcesyjnym, bo taki zawód również się pojawił. To są bardzo dobrze płatne zawody, więc ja na dzisiejszym live tylko po prostu dotknę tego tematu. Drogie kobiety, jeszcze raz powtórzę, zostaniecie dzisiaj z wieloma pytaniami i proszę, żebyście poszukały odpowiedzi w jak najszybszym czasie.
Mam nadzieję, że w Waszych relacjach w domu z partnerem, z mężem, temat finansów nie jest tematem tabu i że systematycznie w sytuacji, kiedy zmieniają się Wasze okoliczności majątkowe, systematycznie, przynajmniej raz do roku, tak to sobie wyobrażam, siadacie ze swoim partnerem i analizujecie swoją sytuację i zabezpieczacie swoją rodzinę. Mam nadzieję, że tak jest, chociaż wiem, że często tak nie jest, tak nie było w moim związku małżeńskim. I akurat tak to było, że to ja zajmowałam się finansami w moim domu, ale też to ja przynosiłam pieniądze do mojego domu. Nigdy nie wiedziałam, ile mój mąż zarabia i to pozwalało mi na takie dość swobodne podejmowanie decyzji. Chcę Wam też, jak zawsze, tutaj wrzucić wątek prywatny i chcę powiedzieć, że fakt, że się rozwiodłam z moim małżonkiem i rozwód w moim przypadku nie regulował sytuacji majątkowej, ponieważ odpowiednio wcześniej mieliśmy podpisaną intercyzę i umowę rozdzielności majątkowej. Ten majątek był już podzielony i w tej kwestii byliśmy domówieni. To nie dało się rozwiązać takiego tematu, jakim był wspólny kredyt, a nieruchomość, w której zostałam wraz z dwójką dzieci, była obciążona kredytem hipotecznym, kredytem frankowym. I mój małżonek i ja byliśmy oboje kredytobiorcami. Kiedy się rozwiedliśmy i trudno mi było się komunikować z moim byłym mężem w każdej sprawie i w tym w sprawie majątkowej, jednym z głównych powodów mojego dużego stresu i no, braku porozumienia w tej kwestii był fakt, że pomimo, że byliśmy oboje współkredytobiorcami i ja regulowałam raty, to na okoliczność, gdyby mój małżonek stracił życie, nawet po ślubie, Boże, po ślubie, po rozwodzie, to nie miał polisy ubezpieczeniowej, która by, ponieważ kredyt w tej sytuacji stanąłby na natychmiastowej wymagalności, nie mogłam się jakby porozumieć tej kwestii, żeby miał polisę ubezpieczeniową na życie i żebym to ja była ubezpieczony, ubezpieczający, beneficjentem tej polisy na okoliczność, czy bank na okoliczność, gdyby ten kredyt trzeba było po prostu natychmiast spłacić. Takich sytuacji w moim życiu było wiele, zarówno wśród moich klientów, jak i w firmie, wspominałam Wam kiedyś, w której pracował mój tato. Właściwie nie pracował w niej, a był dla niej świadczył usługi. Była to firma deweloperska, mój tato prowadził firmę budowlaną i to była spółka cywilna. Jeden z właścicieli na budowie doznał dość drobnego uszczerbku, spadło mu coś po prostu na stopę. Dostał krwiaka, a w kilka dni zmarł, ponieważ pojawił się jakiś zator, który spowodował, że zatrzymało mu się serce. Sprawa ta ciągnie się do dziś, a minęło już około 10 lat. Oczywiście prowadzi ją spadkobierca, czyli syn tego wspólnika, który zmarł. I to są takie dwa przykłady, żeby Wam powiedzieć, jak ważne są to tematy i jak ważna jest otwartość w związku i poruszanie tych spraw, jak ważne jest to, żebyśmy my, kobiety, tym tematem miały odwagę się zająć, odważnie i merytorycznie rozmawiać ze swoim partnerem o tym, szczególnie jeżeli są małoletnie dzieci, ale przede wszystkim nasza rola jest w tym, żeby się z tego obszaru edukować i żeby systematycznie zabezpieczać siebie na takie okoliczności i swoje dzieci. I mówię siebie, ponieważ jeżeli przychodzi nam pracować, to ja pracuję z kobietami. No i będę rozmawiała o takich sytuacjach również w kontekście kobiet. Tutaj wiele rzeczy finansowych się składa, bo ja takie mam wrażenie, że my trochę gonimy króliczka i zajmujemy się pierdołami, zamiast zająć się sprawami naprawdę ważnymi i tak naprawdę zapobiec wielu problemom w sytuacji szczególnie takiej, jaką mamy dziś. Zawsze było takie zagrożenie, że
No, mężczyźni żyją krócej statystycznie, jakieś kilka lat od kobiet. W miarę upływu wieku im wyższa jest ta wartość, ten wiek, im jesteśmy starsze, tym jest proporcjonalnie mniej mężczyzn, więc dość nieodpowiedzialne byłoby po prostu nie zajęcie się przez nas kobiety tym tematem. I będę chciała Wam omówić całą sytuację na podstawie sześciu case study. Teraz po kolei je omówię. Jeżeli się pomylę, to proszę, żebyście mi to wybaczyły, ponieważ nie śledzę na bieżąco tych sytuacji, znaczy zmian w ustawie, w ustawach związanych ze spadkobraniem. Przepisy się zmieniają tak szybko w różnych obszarach, że chyba tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się w nich nie połapały. No ale no jakby naszą rolą jest to, że na ile mamy wpływ i możemy to, żebyśmy się odpowiednio do tego przygotowały. Więc pierwsza sytuacja dotyczy młodej pary, czy w ogóle pary, która nie jest w związku małżeńskim. Tutaj możemy się posłużyć, żeby Wam ten przykład był bliższy. No, my jesteśmy już w takim wieku, że większość z nas ma już dorosłe dzieci, że wyobraźmy sobie, że sytuacja może dotyczyć naszej córki, która jest dorosła i która zaczęła pracować, zaczęła dość dobrze zarabiać, poznała fajnego chłopaka, który też sobie świetnie radzi finansowo i oboje zaciągają kredyt na zakup pierwszego swojego mieszkania i tym samym, jeszcze nie będąc w związku małżeńskim, umawiają się na samym początku, że są współwłaścicielami tego mieszkania po połowie. O takim przykładzie będziemy mówiły. Ja byłam w takiej sytuacji w 1994 roku. To były jeszcze czasy, kiedy kredyty hipoteczne nie były powszechnie dostępne. Udało mi się wraz z moim wówczas chłopakiem, bo nie byliśmy nawet narzeczeństwem, uzyskać kredyt hipoteczny, który był nomen omen oprocentowany na poziomie 29%. Taka ciekawostka. Mieszkanie kosztowało wówczas 45-metrowe w Łodzi kosztowało wówczas 34 tysiące. A kredytu dostaliśmy 25 tysięcy. Tą brakującą różnicę otrzymaliśmy od moich rodziców, plus jeszcze tam koszty notarialne, okołokredytowe. Summa summarum, taki był wtedy przelicznik. I teraz wyobraźmy sobie, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale w każdym z sześciu przykładów będę uśmiercała pana. Po to, żeby podać jakby okoliczności i bardziej jakby identyfikować się z sytuacją kobiet, które w takiej sytuacji się znajdą. Mam nadzieję, że nie, ale się mogą znaleźć. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z bardzo świadomymi młodymi ludźmi, co jest dosyć rzadkie. Poza może nielicznymi przypadkami, bo mój 20-letni syn jest edukowany, więc chcę tutaj od razu zaznaczyć, że naszą rolą dziewczyny jest to, żebyśmy również oprócz same podjęły się edukacji w tym obszarze, to jednocześnie po prostu pomogły w tym naszym dzieciom i obserwowały ich sytuację majątkową i odpowiednio je uprzedziły i zabezpieczyły na różne okoliczności. I tą okolicznością jest taka sytuacja, że młody człowiek był przewidujący i załóżmy, że zostawił testament na naszą waszą córkę i tym samym chciał zabezpieczyć taką sytuację, żeby no, dziewczyna nie straciła prawa do tej nieruchomości. No i teraz pytanie, czy to jest w ogóle rozwiązanie tej sytuacji? Oczywiście od razu Wam odpowiem, bo będę w dalszej części zadawała Wam pytania. Być może tutaj możecie tego jeszcze nie wiedzieć, ale jeżeli Wam to powiem, to tym samym kluczem będziemy się posługiwały w każdym następnym przypadku. Sytuacja jest taka, że jeżeli chłopak zostawia testament i jest kredyt na tym mieszkaniu, to nie zwalnia spadkobierców do praw do tego mieszkania. Prawa dokładnie do tak zwanego zachowku.
Więc pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli dziewczyna staje się właścicielką, no to w jednej, drugiej właścicielką jest od samego początku. Jeżeli partner ją zabezpieczył, to druga część tego mieszkania w drodze testamentu, umówmy się, że ona to dziedziczy. Natomiast to nie oznacza, że do tej części rodzice nie mają prawa do zachowku. W tej sytuacji dziewczyna po prostu musi mieć środki na to, żeby tym rodzicom zapłacić zachowek. Natomiast co się dzieje z kredytem dziewczyny? I tu czekam na Waszą odpowiedź, bo klucz do tego już Wam podałam na podstawie własnego przypadku i czekam na Waszą odpowiedź, co się dzieje wtedy z kredytem. Jak bank reaguje na taką sytuację, że dwoje ludzi jest właścicielami nieruchomości i dwoje ludzi jest kredytobiorcami. Co w tej sytuacji? Czekam na Waszą odpowiedź. Na pierwszą odpowiedź czekam. Cierpliwie. Wiem, że z opóźnieniem dochodzi mój głos do Was. Napiszecie mi, co się dzieje z kredytem. Jeszcze do 10 policzę sobie w głowie i przejdę dalej. Dobra. Idziemy dalej. Wygląda to w ten sposób, że kredyt oczywiście stawiany jest do natychmiastowej wymagalności, czyli jeżeli nie jest spłacony, to dziewczyna jest jako kredytobiorca poproszona do ponownego zweryfikowania zdolności kredytowej i sprawdzenia, czy jest w stanie ten kredyt sama udźwignąć. Bank prawdopodobnie poprosi też o inne dodatkowe zabezpieczenia, bo troszkę co innego jest, kiedy kredytobiorców i dochody dwóch kredytobiorców składają się na zabezpieczenie tego kredytu, a co w sytuacji, kiedy tylko zostaje jeden. Więc co się okazuje, że warto w tej sytuacji pomyśleć o jakimkolwiek innym zabezpieczeniu i również edukowaniu swoich dzieci, że nie wszystkie pieniądze wydaje się na modne ciuchy i na najnowsze telefony. Dobra, a co w sytuacji, kiedy młody człowiek stracił życie, a nie zostawił tego testamentu? Mamy wówczas do czynienia z tak zwanym dziedziczeniem ustawowym, czyli summa summarum ta nieruchomość w połowie ona właścicielką jest, bo tak to mieszkanie kupiła, a w drugiej części właścicielami stają się rodzice młodego człowieka. I jeżeli młoda osoba będzie chciała, nasza córka załóżmy, mieć jednak to mieszkanie w całości na siebie, no to potrzebuje mieć środki, żeby zapłacić rodzicom, czyli dokonać tak zwanej spłaty. Szacuje się wartość tej połowy nieruchomości i no i rodzice domagają się, żeby zrekompensować im tą część. Więc ten konsumpcyjny tryb życia plus to, co się ostatnio działo na rynku nieruchomości, czyli dramatyczne wzrosty, no wymagają stałej obserwacji i trzymania ręki na pulsie. Druga sytuacja, ale wy cichutko siedzicie, w ogóle nic nie chcecie pisać. Druga sytuacja dotyczy takiego przypadku, że mamy parę, która nie ma ślubu, natomiast jest dziecko. I co się dzieje w takiej sytuacji? Jaka jest różnica? Jak się pojawiają dzieci, to dramatycznie albo automatycznie zmienia się sytuacja. I znów pozwólcie, że dla konkretnego przykładu uśmiercę pana. Przypomnę, że ta para nie ma ślubu, natomiast jest dziecko. No i jeżeli mamy do czynienia znów z panem wyedukowanym, co się znów rzadko bardzo zdarza, to młody człowiek, znaczy młody albo nie młody, no jeżeli jest dziecko, to załóżmy, że już 30-paroletni,
ma wiedzę na podstawie chociażby tego live'a i przygotował czerwoną teczkę, w czerwonej teczce zostawił testament. Jeszcze w poprzednim przypadku, oczywiście, nawet jeżeli tam był testament, to zawsze testament może być podważony. No, to oczywiście należy to wziąć pod uwagę. No ale przejdźmy do tego przykładu. Zostawił testament na to, żeby partnerka, która nie jest jego żoną, była spadkobiercą tego mieszkania, które jest przez nich zasiedlone. Mieszkanie jest jak zwykle na kredyt. No i jest dziecko. Nie ma takiej możliwości, że mimo że dziecko jest niepełnoletnie, żeby nie było spadkobiercą. W tej sytuacji wygląda to tak, że spadkobiercą jest, mimo że spadkobiercą w wyniku testamentu jest partnerka, to w momencie, w którym dziecko skończy 18 lat i jest w pełni świadome, to może się domagać od matki też zachowku. Żeby też jakby uprościć całą sprawę, zachowek występuje tylko w sytuacji, kiedy mamy testament. W każdym innym przypadku w dziedziczeniu ustawowym nie mamy zachowku, po prostu spłaca się wtedy odpowiednią wartość, dokonuje się tak zwanej spłaty danej osoby, ewentualnie po prostu pozbywa się tej nieruchomości i w ten sposób zaspokaja spadkobierców w dziedziczeniu ustawowym. No dobrze, ale żeby nie kręcić. Czyli jeszcze raz, mamy parę, która nie jest w związku małżeńskim, jest dziecko. Jeżeli pan zostawia testament i spadkobiercą jest partnerka, no to w momencie, w którym dziecko uzyskuje pełnoletność, ma prawo do zachowku. Natomiast w sytuacji, kiedy partner nie jest przewidujący i nie zostawia testamentu, to oczywiście mamy do czynienia z postępowaniem spadkowym, czyli z dziedziczeniem ustawowym. No i tu wchodzą regulacje dotyczące ustawy o spadkach. No i co się dzieje? Jest dziecko niepełnoletnie. To oczywiście tą część wartości masy spadkowej, do której partnerka ma prawo, jeżeli oczywiście była w jakikolwiek powiązana, bo niekiedy zdarza się tak, że mieszkanie, w którym mieszkają partnerzy bez związku małżeńskiego, było na przykład wyłącznie własnością partnera. No to już jest w ogóle tak zwana przechlapana sprawa. Ale załóżmy, że scenariusz idziemy tym samym kluczem, bo tak jak już Wam mówiłam, bardzo dużo zależy od kontekstu, bardzo jest dużo takich drobnych sytuacji, które mają wpływ na całokształt. Ale żeby to było czytelne, to posłużmy się tym konkretnym przykładem na podstawie poprzedniego. Czyli znów jest kredyt i oboje są współwłaścicielami, więc tą część, która należała ta jedna druga do nieżyjącego partnera, dziedziczy w części partnerka i dziedziczy dziecko. Natomiast jeżeli jest ten kredyt i on jest znów stawiany do natychmiastowej wymagalności, bądź badana jest zdolność kredytowa tej kobiety, która zostaje, czy ona jest w stanie dalej kontynuować kredyt, to tak naprawdę dziecko no, dochodów nie otrzymuje, ale ma prawo do tej nieruchomości. I mimo, że partnerka jest opiekunem ustawowym, jako matka tego dziecka, czyli sprawuje nad nim opiekę, to w czynnościach przekraczających tak zwany zwykły zarząd, czyli na przykład podjęłaby taką decyzję, no nie mam tego wystarczających dochodów, bo to partner najwięcej pieniędzy przynosił do domu. Nie mam wystarczających dochodów, żeby kontynuować ten kredyt. Bank przy badaniu mojej zdolności kredytowej okazuje się, że powiedział, że nie mam tej zdolności. Poza tym pamiętajmy, że w takiej sytuacji tą zdolność bada się w trochę trudniejszej sytuacji, a mianowicie wlicza się obciążenie utrzymania tego dziecka bądź dzieci, więc ta zdolność z tytułu utrzymania osób, które nie przynoszą dochodu, automatycznie spada. A jak wiemy, często mamy do czynienia z taką sytuacją, że to partner przynosi najwięcej pieniędzy do domu, no i zaczynają się jeszcze większe problemy. No i pani wpada na pomysł, że jedynym sposobem na to, żeby wyjść z tej patowej sytuacji, jest sprzedaż tej nieruchomości, tego mieszkania. No i zaczynają się kolejne problemy, ponieważ sprzedaż nieruchomości to jest przekroczenie czynności zwykłego zarządu, co oznacza, że w takim przypadku jest potrzebna zgoda sądu rodzinnego.
I kiedy ja sama uczyłam się przy okazji obsługi kredytu oraz ubezpieczeń, uczyłam się tego tematu sukcesyjnego i spadkowego, to opowiadany był nam taki case, który ja Wam też przytoczę, który jest prawdziwy. A mianowicie sytuacja była taka, że. Ale nie, to ten case Wam opowiem przy innym przypadku, bo ta para była małżeństwem. To przepraszam, rozpędziłam się za bardzo. Czyli różnica pomiędzy poprzednim przykładem jest taka, że pojawia się dziecko, które zmienia naszą sytuację i pojawia się temat sądu rodzinnego. Kolejna sytuacja, trzeci przypadek. Mamy dwoje ludzi, którzy są w związku małżeńskim, a nie mają dzieci. No i znów mieszkają w mieszkaniu, w którym, gdzie oboje są współwłaścicielami, bo to też nie zawsze jest dziewczyny oczywiste. Jak pracowałam z klientkami, to niekiedy, właściwie bardzo często było tak, że jedynym właścicielem nieruchomości był właśnie ten partner i kobiety nie myślały o tym, żeby odpowiednio zabezpieczyć siebie w takich sytuacjach. No ale idąc tym samym kluczem, mamy taki case, że jest nieruchomość, mieszkanie, w którym mieszkają małżonkowie i nie mają dzieci. No i znów sytuacja podobna bardzo do pierwszej, kiedy małżonek, pan umiera, załóżmy, że ginie w wypadku i zostawia testament, to ta część wartość tej nieruchomości, tak zwana masa spadkowa, jest wyceniana i w tej sytuacji, mimo że jest testament i wydałoby się oczywiste, że żona jest spokojna i że wypadna okoliczność utraty życia przez małżonka, wszystko jest w porządku, no to niestety tu się myli, ponieważ rodzice, którzy, jeżeli testament jest, rodzice, którzy, jeżeli żyją, a potem kolejne osoby do spadkobrania, ale w tym przypadku, załóżmy, że rodzice żyją, mają prawo do zachowku i to też należy się liczyć z tym, czy kobieta ma odpowiednie zabezpieczenie finansowe w gotówce, bo zachowek jest wypłacany tylko i wyłącznie w formie gotówki, nie można jakby przekazać innej wartości materialnej. Oraz no, cały czas pojawia się sytuacja, że bank poprosi wtedy małżonkę i powie, że poproszę o przedstawienie dokumentów, czy pani posiada zdolność kredytową na dalszą obsługę tego kredytu. No i kolejna sytuacja, kiedy mamy brak testamentu, czyli jest para małżonków i pan nie zostawia, traci życie, ale nie zostawia testamentu. No to bardzo podobnie tą część wartości nieruchomości, która normalnie należała w połowie do małżonka, ma do tego prawo żona i ma do tego prawo i mają do tego prawo rodzice. Chciałam jeszcze napomknąć, czym ta sytuacja, kiedy mamy małżonków bez dzieci, jest zostawiony testament, różni od sytuacji, kiedy mamy małżonków, nie mamy małżonków czyli jest to para w konkubinacie i nie mających dzieci, czyli ten przykład, czym się różni od pierwszego. W sytuacji, kiedy mamy małżonkę i mąż umiera i jest ten testament, no to mamy troszeczkę prostszą sytuację, kiedy jest testament w sytuacji, kiedy para nie była w związku małżeńskim. Różnica polega na kosztach postępowania spadkowego. W sytuacji, kiedy umiera partner i nie jesteśmy w związku małżeńskim z tym człowiekiem, to koszty, i on zostawia testament, to koszty postępowania spadkowego są dużo, dużo wyższe, ponieważ traktowane jesteśmy wówczas jako obce osoby. I to jest ta różnica pomiędzy pierwszym a trzecim przykładem. Przejdźmy do czwartego przykładu, gdzie mamy małżeństwo z dzieckiem bądź dziećmi. I identyczna sytuacja. Małżeństwo z dzieckiem,
kupiło mieszkanie na kredyt i małżonek umiera, ginie w wypadku i zostawia testament na żonę. I w tym przypadku, bardzo podobno z kolei do drugiej sytuacji, mamy do czynienia z taką okolicznością, że oczywiście spadkobiercami są dzieci w momencie, w którym, mimo że jest testament i że matka jest jedynym opiekunem ustawowym i ta rodzina bez już ojca zostaje w tym mieszkaniu, no to dzieci w momencie, w którym kończą 18 lat, mogą poprosić od matki o zachowek w gotówce. Jeżeli jest kredyt, to sytuacja jest identyczna. Pani musi udowodnić, że jest w stanie kontynuować tą obsługę kredytu i będzie miała weryfikowaną zdolność kredytową przy obciążeniu, że jest już samotnym rodzicem i czyli te dochody powinna mieć dużo większe. A w sytuacji, kiedy testamentu nie ma, spadkobiercami są tej części po mężu jest ona, małżonka oraz są dzieci. Natomiast nad tym majątkiem, pomimo że matka jest opiekunem ustawowym, znów czuwa sąd rodzinny. I to jest ten case, który Wam chciałam podać. A mianowicie opowiadana była nam taka sytuacja, że dwoje młodych, bardzo dobrze zarabiających w korporacjach we Wrocławiu ludzi. Te dochody były tak dobre i tak była dobra ich sytuacja majątkowa, że zdecydowali się na zakup działki i wybudowanie dość dużego domu poza granicami Wrocławia. Dorobili się dwójki dzieci, bardzo dobrze im się powodziło, dopóki nie doszło do takiej sytuacji, że pan zginął w wypadku. I okazało się, że to jest ten przykład, gdzie był oczywiście kredyt na duży kredyt na zakup tej działki i na budowę tego domu. I w tej sytuacji nie było testamentu, więc dziedziczyła małżonka i dziedziczyły dzieci. I pani oczywiście nie była w stanie samodzielnie obsługiwać tego kredytu. Natomiast nad majątkiem czy częścią tej nieruchomości należącej do spadku dzieci czuwał sąd rodzinny. No i oczywiście pierwsza myśl była taka tej pani, że ona ten dom sprzeda po to, żeby pozbyć się zobowiązania. I co się okazało? W pierwszej instancji sąd rodzinny powiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ zadaniem sądu rodzinnego jest czuwanie nad tym, aby sytuacja majątkowa dzieci nie uległa pogorszeniu w stosunku do tej, kiedy był pełny związek i mąż żył, versus tą sytuację, kiedy ojca nie ma. Sytuacja majątkowa. I sądu absolutnie nie obchodziło to, czy pani jest w stanie obsługiwać to zobowiązanie, czy nie. Ważna była sytuacja materialna dzieci i ona nie mogła ulec pogorszeniu. Dopiero udało się to rozwiązać w drugiej instancji. Dom został sprzedany, a pani z dziećmi przeniosła się do małego mieszkania do Wrocławia. I to chyba przyznacie, że jest dosyć zaskakujące podejście, ponieważ niestety no te dwie instytucje, znaczy sytuacja sądu rodzinnego nie służy do tego, aby w jakikolwiek sposób troszczyć się o majątek rodziców. Sąd rodzinny troszczy się o sytuację i otacza opieką dzieci. No i jeszcze, dobrze, to tyle jeśli chodzi o ten case. Jeszcze mamy taką sytuację, że mamy rodzinę patchworkową, co się też dosyć często zdarza. Czyli taki przykład, że pan był żonaty, rozwiódł się, z tego pierwszego związku ma jedno dziecko, ożenił się powtórnie, z nową małżonką również ma, załóżmy, dwoje dzieci. I w tej sytuacji, bez szczegółowej analizy, dokładnie.
I w tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia znów z utratą życia przez pana, no to trochę nam się sytuacja komplikuje, ponieważ oprócz tego, że podobnie jak poprzednio, ten przykład, kiedy jest testament, to prawo do zachowku mają nie tylko dzieci z tego małżeństwa, w którym obecnie ten pan był, ale również dziecko z pierwszego małżeństwa. Czyli summa summarum należy spłacić dziecko z pierwszego małżeństwa również, czyli tak naprawdę przekazać środki pierwszej małżonce. Natomiast w sytuacji, kiedy testamentu nie ma, co jest dużo częstszym przykładem, mamy tak, że tą część majątku, która należała proporcjonalnie, czyli masy spadkowej, do aktualnej małżonki, no to wiadomo, natomiast pozostała część, czyli załóżmy jedna, druga, jest rozdzielana pomiędzy tą małżonkę oraz proporcjonalnie do dwójki obecnych dzieci i jednego dziecka z poprzedniego małżeństwa, czyli do trójki w sumie dzieci. Czyli pojawia się znów taka sytuacja, że wchodzi nam w grę opiekun ustawowy dziecka małoletniego z pierwszego małżeństwa. No i chcąc, nie chcąc, życie składa się tak, że zaczynamy mieć do czynienia z pierwszą żoną naszego partnera życiowego, który niestety zginął w wypadku. Nie wiem, czy kiedykolwiek brałyście taką sytuację pod uwagę, ale w rodzinach patchworkowych i w sytuacji, kiedy partner ma dzieci z pierwszego związku, no to można się trochę zaskoczyć, ponieważ te dzieci mają takie same prawa jak dzieci z aktualnego związku. No i już ostatni, szósty przykład dotyczy już różnych układów rodzinnych, a sytuacji, kiedy mamy działalność gospodarczą i mamy wspólnika w biznesie. I tego wspólnika możemy mieć oczywiście w formie różnych spółek, czyli spółki cywilnej, czy spółki komandytowej, spółki jawnej, czy spółki z o.o. No i przyznam Wam, że sama, kiedy prowadziłam warsztaty z właśnie tego tematu, ponieważ mnie jako osoby z uprawnieniami agenta ubezpieczeniowego te tematy dotyczyły i były również omawiane z klientami, którzy brali kredyty hipoteczne i kupowali nieruchomości również za moim pośrednictwem, no ta wiedza była mi po prostu potrzebna. I prowadziłam z tego warsztaty i na sali był chłopak, taki po 30, który miał partnera biznesowego, wspólnika, mężczyznę 40-paroletniego. Rozwinęli bardzo dobrze, prężnie działającą firmę z branży IT. Działali na cały świat, generowali milionowe obroty. No i ten wspólnik w wieku 42 lat nagle zmarł na zawał. To przyczyniło się do upadku tej firmy i ten drugi wspólnik, młodszy, który pozostał, miał przez wiele lat ogromne problemy, żeby to wyprostować. W związku z tym wszystkie formy zabezpieczeń wzajemnych na okoliczność, kiedy posiadamy wspólnika. Ta sytuacja również dotyczy tego przykładu, o którym Wam opowiadałam na początku, gdzie właśnie kontrahent mojego taty również był w spółce cywilnej i ten partner, znaczy ten wspólnik zmarł w wyniku tego zatoru płucnego. I no, jakby wycena majątku i dochodzenie roszczeń z tego tytułu, a przypominam, że jeśli chodzi o spółkę cywilną, to odpowiada się całym majątkiem, a jeszcze jeżeli spółka, w której Wy jesteście, bądź Wasz partner jest powiązany, ma zobowiązania kredytowe, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, wszelkie inne zobowiązania wynikające z umów, no to się możecie bardzo zdziwić. Ja jestem, powiem szczerze, bardzo zdziwiona. Mam nadzieję, że Was to nie dotyczy, ale kiedy rozmawiałam z kobietami,
jestem nadal zdziwiona tą taką niefrasobliwością i brakiem zainteresowania, w jaki sposób w ogóle nasz partner życiowy, no nie mój, bo ja obecnie nie mam na szczęście takich problemów, w jaki sposób on prowadzi biznes, jakie zawiera umowy, no bo jeżeli umowy są zawarte, a w nich również, jak to zwykle w umowach, kary umowne, no to odpowiada się za to majątkiem, który pozostaje po utracie życia takiego człowieka. Ogromna niefrasobliwość. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku ja opublikowałam taki post na Facebooku, bo dotyczyło to mojej rodziny. Moja kuzynka, będąca w związku małżeńskim z 41-42-letnim chłopakiem, tam mają dwójkę dzieci i Przemek prowadził również bardzo dobrze prosperującą firmę IT i zarabiał ogromne pieniądze. Niestety Asia nie była zorientowana, jak ta firma funkcjonuje, jakie są zobowiązania. No i na szczęście akurat miałam tutaj do czynienia z bardzo poukładanym, mądrym człowiekiem, który odpowiednio zabezpieczył rodzinę finansowo, również zawarł odpowiednie polisy, ponieważ okazuje się, że zachorował na nowotwór i zmarł w przeciągu niecałego roku. A to był bardzo dbający o siebie, uprawiający sporty, zdrowo się odżywiający, młody jeszcze człowiek. Na szczęście, pomimo utraty przez niego życia i ogromnej tragedii, jaka dotknęła moją rodzinę i moich bliskich, przynajmniej od strony finansowej Asia nie musi się martwić. Inną sprawą jest to, że w jakiejś tam części majątek, znaczy polisę otrzymają dzieci, kiedy uzyskają pełnoletność, a w dobie galopującej nam inflacji, która mam nadzieję, że lada moment się zatrzyma, ale umówmy się, że jeżeli ona oficjalnie wynosi niecałe 9%, to realnie wynosi dużo więcej, no to załóżmy, licząc na okrągło, niech to 10% będzie, a polisa jest na 500 tysięcy, no to 50 tysięcy to już jest utrata tej wartości na polisie. I mam nadzieję, że inflacja tej polisy po prostu nie zeżre i ona nie będzie, nie dojdzie do takiej sytuacji, że nic nie będzie warta. Drogie kobiety, 20:52, jeżeli macie do mnie jakieś uwagi, pytania, spostrzeżenia, to napiszcie mi teraz w komentarzu. Ja mam nadzieję, że w jakiś sposób te przykłady dały Wam do myślenia, żeby teraz zająć się swoją sytuacją finansową, żeby się przyjrzeć temu tematowi, jeszcze w sytuacji, kiedy macie jakieś zobowiązania. O tym, jaką mamy obecnie sytuację, dajcie mi łyka. Ważny, Beato, temat, a chodzimy koło niego jak koło śmierdzącego jajka. To się chyba mówi dzbuk na to. Wszyscy na niego patrzą, nikt nie chce go dotknąć. Nawet nie patrzą, tylko odwracają wzrok, może tak bardziej. Temat nudny jak flaki z olejem, a mimo to trudny i nie chce go wiele osób po prostu podejmować, tak jakby to w ogóle nas nie dotyczyło i że się samo rozwiązało. Mówię Wam o tym, mimo że ja sama, jak pisałam Wam w poście, popełniłam mnóstwo błędów, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi finansami. Na szczęście w momencie, w którym mogłam na pewne rzeczy mieć wpływ, a chociażby na to, że no nie mogłam w jakikolwiek sposób doprowadzić do zawarcia polisy na życie przez mojego byłego męża, ale ciągle kredytobiorcę, z ciężkim sercem i z ogromnym oporem wszystkich moich bliskich, moich rodziców, moich dzieci, musiałam się pozbyć nieruchomości, w której mieszkałam, po prostu ze względu na zbyt wiele ryzyk. I
dzięki tym moim decyzjom pozbyłam się wszelkich zobowiązań o tym, że jakby zajmując się rynkiem nieruchomości, jak się obserwuje rynek nieruchomości, rynek finansów, w ogóle zajmowanie się edukacją finansową, a wiedzy darmowej na wielu kanałach YouTube jest bardzo dużo i po prostu należy brać z tego garściami i z tego korzystać. I przenieść to na swoje podwórko, zastosować przede wszystkim, bo od samego słuchania problemy się nie rozwiążą, to obserwując rynek finansowy, interesując się tym, co się realnie dzieje, w miarę tak na neutralnie, bez jakichś większych emocji, skupiając się na rozwiązywaniu tego, co się da, to pozwoliło mi już w 2019 roku zorientować się, że coś się wydarzy. I 2019 rok to był moment, w którym się po prostu uparłam i powiedziałam, że pomimo, że ja miałam, mieszkając w Warszawie, miałam bardzo dobre pieniądze z najmu tej nieruchomości. To były tak dobre pieniądze, że mi jeszcze zostawało z tego najmu. Więc nie było podstawy tego, żeby się tego mieszkania pozbywać, ale coś mi po prostu chodziło po głowie, że nawet może nie tyle chodziło, ale będąc na rynku deweloperskim i współpracując jeszcze ciągle wtedy z jedną z firm pośrednictwa kredytowego, czułam, że coś jest na rzeczy i przeszłam kryzys 2008, więc za dużo rzeczy mi się nie zgadzało, żeby nie być wtedy czujnym. Pozbyłam się wszystkich nieruchomości, które wtedy miałam, i pozbyłam się, co za tym idzie, wszelkich zobowiązań. I chwała Bogu, bo kredyt frankowy spłaciłam przy kursie 3,79. Teraz, jeżeli wiecie, jaki jest kurs, to same wiecie, że to była po prostu dobra, trudna, ale dobra decyzja. Ja zdaję sobie sprawę, że kiedy taką decyzję podejmuję sama, to jest dużo łatwiej niż w przypadku, kiedy mamy partnera, który nie chce się edukować i który nie chce tak naprawdę przyswoić tej wiedzy i na zasadzie jakoś to będzie, prawda? Ale tak sobie myślę, że to w nas kobietach jest największy opór, żeby ruszyć to, szczerze powiem, wprost główienko, temat pieniędzy, szczególnie jeżeli kobieta nie przynosi odpowiednio wysokich dochodów i nie dokłada się proporcjonalnie na takim samym poziomie albo porównywalnym co partner, to zawsze jest ten taki zgrzyt. Ale trzeba to po prostu robić i do tego Was bardzo zachęcam, żeby jednak zajmować się tematami. I pomimo, że podałam Wam 6 przykładów, to chcę jeszcze raz zwrócić uwagę, że rozwiązanie i podejście do tego, jak dobrze ułożyć Wasze finanse osobiste, jak dobrze zabezpieczyć Wasz majątek, jak podejść do wszelkich zobowiązań, to wymaga indywidualnej analizy, wzięcia do ręki umów kredytowych, zorientowanie się na rynku, jaka jest wartość obecna nieruchomości, które posiadacie, bo wiecie, że to się zmieniło. Jak wygląda sprawa budżetu domowego? Czy są jakieś środki, w jakiej formie zabezpieczające na okoliczność utraty pracy przez głównego albo tego, który przynosi najwięcej pieniędzy do domu? Co na okoliczności utraty zdrowia przez i niemożności zarabiania? Co na okoliczność naszego zabezpieczenia emerytalnego? Ja głównie pracuję z kobietami 40 plus. To już jest taki wiek, który wymaga na pewno świadomego i mądrego podejścia również do finansów osobistych i nie ma się tu po prostu co cykać, tylko się po prostu należy tym zająć. Ja mimo, że zajmuję się już dzisiaj tylko i wyłącznie pracą w formie konsultacji z kobietami, dotykam tego tematu nie coachingowo, ponieważ w moim interesie jest bezpieczeństwo finansowe moich klientek i być może temat, z którymi pracujemy, jest szeroki, tak? Ale
dzisiaj mam takie wrażenie, że nie można inaczej. Moją intencją jest to, że dzielę się z Wami tą wiedzą, otwierając tą puszkę Pandory. Natomiast moja intencja jest taka, że czy to dotyczy finansów, czy to dotyczy pracy z emocjami, czy to dotyczy relacji, to analizujemy to i szukamy najlepszych rozwiązań. I niekiedy albo po prostu podsyłam moim klientkom konkretne materiały edukacyjne, gdzie należy je obejrzeć, zapoznać się z nimi i podjąć decyzję, a niekiedy po prostu należy zgłosić się do eksperta, zadzwonić do prawnika, skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, jeżeli macie takie polisy jakieś stare. Kto Wam może pomóc? Właśnie moim zdaniem doradcy hipoteczni, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, agenci ubezpieczeniowi to są właściwe osoby, które mogą Wam pomóc w analizie tej sytuacji, a jeżeli same nie jesteście w stanie się dość rozpoznać dobrze i wyedukować, no to należy zapłacić po prostu doradcy sukcesyjnemu albo prawnikowi, który Wam to wszystko poukłada. Ja wiem, że w takich sytuacjach wymagane jest duże zaufanie. Mało tego, to nie jest raz na zawsze. Ilekroć się podejmie jakąkolwiek decyzję, czy spłatę kredytu, czy zakupu kolejnej nieruchomości, zmieni się sytuacja ze względu na zdrowie, czy dochodowa, to znów należy do tego usiąść i znów to przeanalizować. Otwieram tą puszkę Pandory, dotykam tego. Mam nadzieję, że jest to dla Was inspiracją do tego, żeby pójść z tymi tematami dalej. Jest ciągle początek roku i jednym słowem zadziałać i podjąć właściwe decyzje, zanim pojawią się prawdziwe problemy, które mogą się nie tylko przełożyć na pogorszenie Waszej sytuacji materialnej, ale często wiadomo, że konsekwencją są problemy ze zdrowiem, bo wysoki poziom stresu, no niestety, też mocno wpływa, a do tego dochodzą emocje. Jak dochodzą emocje i dochodzi stres, no to trudno nam wtedy podejmować mądre decyzje. Lepiej to zrobić wcześniej, czyli tak jak zaczęłam dzisiejsze spotkanie. Spodziewaj się najlepszego, ale przygotuj się na najgorsze. Moje drogie, kończę dzisiaj ten nudny temat. Jeżeli potrzebujecie pracować ze mną, jest luty. Mam rozpoczęty proces rekrutacji do kolejnej pracy konsultacyjnej, coachingowej ze mną w obszarze skrajnej skuteczności. Także zapraszam do kontaktu na Messengerze bądź telefonicznie. Mogę Wam wpisać w opisie numer telefonu, bo jeśli chodzi o maila, to wiecie, że ja w tej chwili jestem w trakcie rebrandingu i zmiany marki osobistej, więc tutaj będę zmieniała również maila. I moje drogie, ja chciałam Wam już, bo to już jest 16 live, tym razem już wprost prosić o to, że jeżeli te nasze spotkania co środę o 20 są dla Was wartościowe, to bardzo Was proszę, postarajcie się, żeby więcej osób było na tym live'ie, czy poprzez taką rekomendację osobistą, czy poprzez udostępnienie. Wiem, że proszę o dużo, ale będę bardzo wdzięczna, żeby te informacje wśród Waszych znajomych również się rozprzestrzeniały. I mam nadzieję, że te spotkania są wartościowe i nie będziecie miały z tym żadnych oporów. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. 21.03. Są co, Ewo? Jeszcze przeczytam, co Wy tu do mnie piszecie. Spotykamy się w środę za tydzień o 20 znów na godzinkę. Są trudne, ale ważne. Chyba w tym kontekście się wypowiedziałaś, prawda, Ewo? Dobra, skroluję sobie Wasze komentarze, co Wy tu jeszcze do mnie pisałyście. Ja nie rozumiem takiego, nie wiem, czy Wiolu jeszcze zostałaś na dzisiejszym live. Ja po prostu nie rozumiem takiego podejścia. No to
Być może po prostu karmisz się energią słońca, albo no nie wiem, pieniądze ciebie nie dotyczą, bo ja po prostu biorąc pod uwagę ten rozwój osobisty, prawo przyciągania, no wczoraj obejrzałam taki wywiad Piotra Bijańskiego, który miał na 1,5 miliona kredytów, zobowiązań, których nie był w stanie spłacić. Ja rozumiem, że można się rozpływać i udawać, że ten problem nas nie dotyczy, no ale no nie bądźmy naprawdę naiwni i takimi hipokrytami, że pieniądze nas po prostu nie dotyczą, bo co, bo jesteśmy do jakichś wyższych celów stworzeni, czy co? Czy o co chodzi? No chyba, że masz to szczęście, że jesteś zabezpieczona finansowo do końca życia i jesteś już wyedukowana, postępujesz rozsądnie, mądrze. Zastanawiam się, co robisz po prostu na tym live'ie i na spotkaniach ze mną, bo osoba, która ma wszystko poukładane jak należy, no to nie powinna tracić czasu po prostu na spotkania ze mną. Dobrze, Monika pisze, mój mąż zmarł, wiem jak duże znaczenie miało ubezpieczenie na życie. Gratuluję, że tak się stało. Spóźniona Maja, ale jest. Dobra. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia za tydzień. Ja dziewczyny postanowiłam zrzucać te live z Facebooka i przerzucać je na YouTube'a. Nie wiem, czy mi się to uda, bo wcale to nie okazuje się takie proste, ale dobra. Jak nie, to będę musiała siadać i nagrywać po prostu z gadającą głową. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. Bardzo zależy mi na tym, żeby frekwencja na spotkaniach była większa, żeby była online, nie tylko w oglądaniu filmów i nagrania po, bo to nie o to chodzi, bo jak się wkurzę, to po prostu przestanę zostawiać nagrania albo będę zostawiała je tylko w grupach i to też na jakichś tam specjalnych warunkach. No tak dzisiaj trochę na ostro, ale tak już będzie to trochę w tą stronę zmierzało, bo taką po prostu podejmuję decyzję, że jeżeli się przygotowuję, jeżeli jest content, to chciałabym też mieć tą wymianę energii. I dla mnie to jest po prostu tak osobiście ważne, aczkolwiek jeżeli to nie jest dla Was wartościowe, to ja też to rozumiem i szanuję. Dobranoc moje drogie, do zobaczenia z tymi, które chcą i dla których ten materiał jest wartościowy o 20 w środę za tydzień. Pozdrawiam.